No, film zdjęli, no to zrobiłem reupload, nie? Więc no, zaczynajmy. Tak epicko zakończyłem poprzednią część normalnie. Ale wracając do tematu. No, nie zakończyłem epicko, no bo no, akurat wyłączyło mi nagranie, nie? No i a tak to byłby jeden lity odcinek, nie? Jakby serio, jeżeli przyzywają mnie, że jestem młodszy i że ja nie rozumiem wtedy więcej i że ja rozumiem mniej rzeczy niż oni, to oni naprawdę mają niepoukładane w głowie. No po prostu ludzie z Downem, nie? Dwójka ludzi z Downem. Tak szczerze, to są z Downem. I to, co powiedziałem, jest accurate akurat. Nie widzą nic poza sobą i swoimi kanałami po prostu. No, to co mówiłem w pierwszej części akurat, to jest akurat accurate. I to, co powiedziałem, jest akurat prawdziwe. Jakby gościu, jak o tym pomyślisz, to jest po prostu szalone, nie? Yikes. Ludzie, czy ja wam to muszę tłumaczyć? Przecież to chyba wiadomo. Tak się po prostu to ciągnęło i ja tłumaczyłem po prostu nadal, że i tam po prostu było, w pewnym momencie było, że piszcie naklejka, jakiś numer tam był i ja napisałem w pewnym momencie od tyłu i tam po prostu mówi, że nie napisz normalnie, bo inaczej nie zadziała. Ja napisałem, że mam to w dupie i nie. A oni od razu znowu zaczęli szczekać, jak to oni. No, mocno tłumaczę, ale to, co mocno akurat tłumaczę, to też jest prawdziwe. Nie no, gościu. Jedyny z całej tej ekipy to był chyba Fafik, z tego co wiem. Bo reszta widzów, którzy oglądała, też się szczekała trochę. A nowych to ja tak miło witałem oczywiście. Także ci nowi, co dołączyli wtedy, to też są safe akurat. Także jak coś to wiecie, ci co dołączyli, tych co przywitałem, tych nowych co dołączyli, no. A inni to się zszczekali akurat, poza Fafikiem i tymi nowymi, co dołączyli oprócz nich. Także chyba rozumiecie. No i co dalej powiedzieć? Tak się to toczyło i w pewnym momencie napisałem, że ile będzie trwać to, bo ja siedzę nad tym już ileś godzin, to ta szulka się odezwała, czy tam szmata, nieważne, że jak chcesz to wyjść, to nikt ci to nie trzyma. No dobra, nie zesraj się tam. Jakby serio, nie zesraj się. Nie musisz mi mówić, że wyszedł, bo ja i tak nie wyjdę, a twoje słowa nic nie znaczą. Bo kobiety nie mają praw, tylko mężczyźni rządzą i mężczyźni władają planetą i wszechświatem. Taki był prawdziwy przekaz. No, nieźle tutaj pojechałem, nie? Zajebiście. A kobiety do tego do garów i w ogóle ewentualnie do obozów koncentracyjnych i pracować na służbach wojskowych. Co wojsko każe, to niech robi, a nie. A jak nie, to jedna mniej. No, mocne, ale prawdziwe. Wtedy będzie dopiero sprawiedliwość. Przynajmniej będzie przewaga. Właściwie jest już przewaga. Cieszę się, że jestem dumnym mężczyzną. Poza tym, na razie przerwę to, co mówię. Tamten odcinek nie chciałem skończyć tak serio. Po prostu chciałem zrobić pauzę, ale wyszło, że zakończyłem. Dlatego ten odcinek jest podzielony na dwie części. I zapraszam na kanał, tam jest pełna playlista akurat tego. A właściwie możecie zobaczyć w moim najnowszym już poście, w którym właśnie to pokazałem tą playlistę. Także no. Powracając do tematu, jak tam się z nimi kłóciłem, bo jeden pisał o spokój się, jeszcze tam napisałem, no chyba ty, że tam pisali uwagę, próbuję, że to się zwrócić.
że tam szukasz zaczepki. I tak mijało i w ogóle. No i coraz bardziej złowieszczo się robiło, nie? Jak się z nimi kłóciłem, to ta suka się odezwała, myśląc, że ja do nich piszę. Że ona jest dziewczyną i że spójrz na siebie. Ja patrzę na siebie codziennie, a ty jesteś dziewczyną, która ma pracować. Dosłownie. Idź na farmę, zajmuj się chlebem, tam cię zaprowadzą. Tak jak za starych czasów. Szkoda, że nie ma już tak jak za starych czasów. Ale kiedyś tak na pewno znowu będzie. Że kobiety to tylko do garów i zajmować się chlebem i w ogóle. I ty też będziesz. Serio. Jakby naprawdę. I będzie ostro, dosłownie. No, teraz też jest ostro w tym przypadku. Gwarantuję ci, że nie będzie miło. A jak nie wierzysz, to się przekonasz prędzej czy później. Jak to jest. Bo naprawdę, szczekać do mnie to nie jest w ogóle dobry pomysł. Ja bym na waszym miejscu się zastanowił 200 razy, zanim coś takiego bym powiedział do siebie. Albo do mnie. Serio. Bo nie ma szans na happy ending, jeżeli tak robicie. Naprawdę. Gwarantuję to. Nie w 100% całkowicie, ale no. No i tym złowrogim akcentem myślę, że możemy przejść do podsumowania. Czyli, no, dostałem bana akurat na streamie do reszty i jeden napisał, że nie ma obrażenia mi Waneski. No jakby, tylko by Simp napisał coś takiego, nie? Tylko Simp by mógł napisać coś takiego. I potem było losowanie, tam byłem też ja i w ogóle też mówili coś o Ibonie. Jeden napisał, ta Ibona to by wszystko czytała, nawet od takiego Matiego. No koleś nadal się mnie czepia, nawet jeżeli czegoś nie napisałem. No, tak jest, jeżeli jesteś na streamie. Jak widzicie, nadal do mnie szczekał jeden z tych. Właściwie praktycznie wszyscy do mnie szczekali, oprócz Fafika, jak tam do niego mówili. I poza tymi nowymi, co dołączali. Także, no, widzicie, jacy są. Także nie opłaca się oglądać jego filmów, ani subskrybować jego kanału i podobne. Dlatego subskrybujcie mnie, a nie ich. Pomimo faktu, że mam randomowe filmy i różne, to i tak są warte poświęcenia, nawet jeżeli to jest jedno wyświetlenie. Także, no, trzymajcie się, do zobaczenia i narka, i stworzę playlistę, bo oczywiście to jest druga część, nie? A ja muszę stworzyć reupload, bo skurwysyny znowu mi usunęli. Nie, trzymać się, do zobaczenia i też narka, do następnego.